Z poprzednich odcinków, drogi słuchaczu, dowiedziałeś się, co robić po maturze i po studiach. Już wiesz, między innymi, jak odkryć swój talent, jak i gdzie szukać zatrudnienia w kraju oraz za granicą i dlaczego warto pomyśleć o stażu. Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o pierwszym wrażeniu, bo kreowanie pozytywnego wizerunku zdecydowanie może przełożyć się na sukces w sferze zawodowej. Dlatego podzieliłam ten odcinek na trzy części. Witam w Sukcesologii, podcaście Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich. Przy mikrofonie Aneta Wieczorek. Podjęcie nowej, a zwłaszcza pierwszej pracy, jest sporym wyzwaniem i jednocześnie przyprawia o dużą dawkę stresu. Warto pamiętać o tym, że na każdym etapie istotne jest właśnie pierwsze wrażenie, począwszy od wyróżniającego się CV, poprzez rozmowę kwalifikacyjną i na pierwszym dniu w nowym miejscu pracy kończąc. A zatem, po pierwsze, jak stworzyć przyciągające uwagę CV? Przede wszystkim należy zadbać o to, by było spójne i czytelne. Zależy też, w jakiej branży chcesz znaleźć zatrudnienie, bo jeśli starasz się o pracę na przykład w sektorze kreatywnym, dobrze, by Twoje CV było oryginalne. Jeśli nie masz pomysłu, jak je zaprojektować, skorzystaj z gotowego wzoru. W sieci znajdziesz wiele stron internetowych z różnego rodzaju szablonami. Kreator CV pomoże Ci zachować porządek, przejrzystość i czytelność. Dzięki niemu nie przesadzisz chociażby ze stylem czcionki. Kreatywne CV nie oznacza, że dokument musi szokować swoją formą i elementami ozdobnymi. Czasem warto zastosować się do popularnej, chociażby w świecie mody czy architekturze, zasady less is more, bo niekiedy naprawdę mniej znaczy więcej i pewnego rodzaju minimalizm idący w parze z prostotą, czyli przejrzysta struktura, sprawdzi się bardziej niż przekombinowana forma graficzna. Leonardo da Vinci, człowiek renesansu, malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk, anatom i wynalazca, nie bez powodu powiedział kiedyś, że to prostota jest szczytem wyrafinowania. Najważniejsza w CV jest treść i umiar w jej konstruowaniu. Trzeba się postarać i zadbać o profesjonalizm, by przyszły pracodawca zainteresował się Tobą, już na starcie docenił przygotowanie i zaprosił Cię na rozmowę. Zacznij od stworzenia kilku rubryk, w których umieścisz kolejne kategorie, swoje dane osobowe, doświadczenie zawodowe, edukację, języki, umiejętności. I pamiętaj o tym, że podstawą jest chronologiczne uporządkowanie informacji. Opisując wykształcenie i doświadczenie zawodowe, stosuj chronologię odwróconą, czyli jako pierwsze wpisuj ostatnią ukończoną szkołę i miejsce ostatniej pracy. Ogranicz się jednak tylko do ostatniego poziomu wykształcenia. Napisz nazwę szkoły, kierunek, specjalizację i datę zakończenia edukacji. Nie zaczynaj od szkoły podstawowej i nie wpisuj wszystkich szkół, do jakich uczęszczałeś. Nie zapomnij podać dokładnych dat zatrudnienia i nazw firm. Opisując wykonywane obowiązki, skup się na tych najważniejszych. Jeśli nie masz doświadczenia, wpisz rzeczy dodatkowe, czyli to, o czym już kilkakrotnie mówiłam. Wszelkie aktywności w postaci staży, praktyk, wolontariatów, kursów i szkoleń. Najlepiej tych, które w jakiś sposób wiążą się ze stanowiskiem, na które aplikujesz. Koniecznie opisz też swoje zainteresowania i umiejętności. Te wszystkie informacje będą świadczyć o Twojej ambicji, konsekwencji, chęci podnoszenia kompetencji, a nawet o kreatywności. Nie zapominaj o umiejętnościach miękkich, takich jak komunikatywność i umiejętność pracy w grupie, doskonałe zarządzanie czasem czy radzenie sobie ze stresem. W tej rubryce
Możesz też umieścić informacje odnośnie prawa jazdy i wpisać, jaką posiadasz kategorię. Jeśli władasz językiem obcym, wskaż stopień znajomości. Nie pisz ogólnie, że znasz go w stopniu komunikatywnym, tylko sprecyzuj. Na przykład angielski na poziomie B1 albo B2. To po prostu lepiej się prezentuje. Skup się jednak, by Twoje CV było krótkie i zwięzłe, by opisy odpowiadały wymaganiom pracodawcy, na którym chcesz zrobić wrażenie. Dlatego staraj się modyfikować treść i spersonalizować CV pod kątem konkretnej oferty pracy. Jeśli chcesz opisać swoje zainteresowania, nie opisuj ich ogólnie. Czyli nie pisz czytanie książek, podróże, słuchanie muzyki, tylko wskaż konkretne obszary, czyli na przykład historia Stanów Zjednoczonych, albo kino złotej ery Hollywood, czy prowadzenie bloga o tematyce modowej. Jeśli piszesz o książkach, wskaż, czy lubisz czytać biografie, literaturę faktu, czy kryminały. Staraj się też nie wzbudzać kontrowersji. Możesz również wpisać zainteresowania ściśle związane ze stanowiskiem, na które aplikujesz. Jeśli ubiegasz się o pracę w charakterze baristy, wskaż, że interesujesz się historią kawy. Albo gdy chcesz znaleźć zatrudnienie we wspomnianej wcześniej branży kreatywnej, gdzie mile widziane będą kreatywność i przebojowość, opisz takie zainteresowania, które pokażą, że spełniasz te wymagania. A jeśli ubiegasz się o stanowisko biurowe, podkreśl te umiejętności, które są związane z obsługą programów komputerowych. Nie opisuj swoich zainteresowań zbyt obszernie. Pamiętaj, że są dodatkiem, a nie merytoryczną i główną zawartością CV i wskaż te, na temat których możesz coś powiedzieć. Unikaj czegoś, o czym nie masz pojęcia. Jeśli pracodawca będzie miał podobne zainteresowania do Twoich, być może zapamięta Cię, w pierwszej kolejności rozważy Twoją kandydaturę i wybierze Cię spośród innych. Nie zapomnij umieścić w CV aktualnych danych kontaktowych. Dołącz też swoje zdjęcie i obowiązkowo klauzulę związaną ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych. Jeśli chodzi o zdjęcie, pamiętaj, żeby było profesjonalne, więc kadry z wakacji, akty czy niepoważne selfie odpadają. Zdjęcie powinno być elementem budowania Twojego profesjonalnego wizerunku i pokazywać Twoje poważne podejście do pracy. I ostatnia, najważniejsza kwestia to klauzula RODO. Bez niej Twoje podanie o pracę nie będzie rozpatrywane. W internecie krąży wiele wzorów klauzul, jednak nie wszystkie są zgodne ze stanem prawnym. Klauzula powinna być napisana mniejszą czcionką i umieszczona na samym dole dokumentu, czyli w stopce. Brak pisemnej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych to jeden z popularnych błędów. Pamiętaj o tym. Gdy już stworzysz swoje CV, zapisz je w formacie PDF, by osoby trzecie nie wprowadziły żadnych niepożądanych zmian. Tworząc swój życiorys, musisz cechować się wyjątkową starannością i pilnować, by nie wkradła się żadna literówka. CV to Twoja osobista opowieść o historii edukacji i sferze zawodowej, Twoja biznesowa wizytówka i zarazem przepustka do kariery, na opracowanie której warto poświęcić czas. Nie wolno Ci kłamać i kreować nieprawdziwego wizerunku swojej osoby, bo informacje niezgodne z prawdą bardzo szybko można rozpoznać podczas rozmowy kwalifikacyjnej i, rzecz jasna, dyskwalifikują. Nie bój się pisać o sobie samym dobrze. Jeśli masz jakieś braki, na przykład w kwestii doświadczenia zawodowego, wspomnij o innych aktywnościach, a dla lepszego efektu uczyń ze swojego CV ofertę dedykowaną, czyli dopisuj nazwę stanowiska, na które aplikujesz. I pamiętaj, by być konsekwentnym w tworzeniu treści i trzymać się jednego schematu.
czyli nie mieszać dużych liter z małymi, czcionek i kolorów, cyfr rzymskich z arabskimi i tak dalej. Pamiętaj, by być konkretnym, ale nie przesadzić z ilością tekstu, starać się zaciekawić przyszłego pracodawcę i co najważniejsze, być autentycznym. Po drugie, jak poradzić sobie i dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej? By zwiększyć swoje szanse na zrobienie pozytywnego pierwszego wrażenia podczas rozmowy kwalifikacyjnej, warto, drogi słuchaczu, zastosować się do kilku zasad. Po pierwsze, utrzymać odpowiednią postawę ciała, czyli nie garbić się, nie machać rękami na lewo i prawo. Ruchy powinny być opanowane, naturalne, a głowa uniesiona wysoko, co doda Ci pewności siebie. Musisz panować nad mową swojego ciała. Po drugie, utrzymać kontakt wzrokowy. Jeśli w rozmowie będzie uczestniczyć kilka osób, trzeba obdarzyć spojrzeniem wszystkich. Unikanie kontaktu wzrokowego będzie świadczyć o Twojej niepewności. Po trzecie, zachować odpowiedni wyraz twarzy, czyli kontrolować swoją mimikę. Wszelkie odruchy typu ironiczny uśmieszek czy groźny grymas sprawią, że będziesz postrzegany nie tak, jakbyś sobie tego życzył. Po czwarte, ubiór. Czysty i schludny, obowiązkowo. Strój dostosowany do charakteru firmy, gdzie udajesz się na rozmowę. Jeśli obowiązuje w niej biznesowy dress code, ubierz się w oparciu o jego wymogi. Jeśli panuje pełna swoboda, możesz wyrazić siebie poprzez stylizację. Pamiętaj jednak, by nie przesadzić. Podobnie jak w przypadku tworzenia CV, czasem warto ubrać się w duchu less is more. Po piąte, dobre maniery, czyli kultura, panowanie nad emocjami, tempo mówienia i poprawne wysławianie się. Po szóste, punktualność i najważniejsze, po siódme, wcześniejsze przygotowanie się do rozmowy. Podstawowa wiedza o firmie z pewnością może okazać się przydatna i zapunktować na Twoją korzyść. Opowiadając o swoich osiągnięciach, nie popadaj w skrajności, nie kłam i nie idealizuj swojej osoby. Nie pozwalaj sobie też na przesadną swobodę w trakcie rozmowy. Wycisz dźwięki w telefonie i pokaż swoje zaangażowanie. Wykaż się znajomością firmy, wymagań określonych na stanowisku, o które się ubiegasz i przede wszystkim uwierz w siebie. Wiara we własne możliwości jest pierwszym krokiem prowadzącym do sukcesu. A jeśli coś się nie uda i rozmowa będzie mieć niefortunny przebieg, nie martw się. Każdy ma prawo do błędu. I wreszcie, po trzecie, czyli jak zachować się pierwszego dnia w nowej pracy. Pierwszy dzień w pracy dla każdego wiąże się ze stresem, dlatego postaraj się rozładować napięcie, a może nawet nauczyć się wcześniej którejś z technik relaksacyjnych, takich jak na przykład mindfulness czy medytacja. Kluczowe będzie Twoje nastawienie. Postaraj się, by mimo wszystko było pozytywne. Pokaż też, że masz poczucie własnej wartości i dobrze czujesz się we własnej skórze. Otoczenie to zauważy. Popracuj nad nastawieniem do innych. Jeśli Twoja postawa będzie wyrażać szacunek, na pewno zrobisz pozytywne pierwsze wrażenie. Nie chowaj się, nie wstydź, bądź uprzejmy i daj się poznać od najlepszej strony. Dopytuj, jeśli czegoś nie będziesz wiedzieć. Pokaż, że jesteś komunikatywny. Spróbuj zapamiętać imiona oraz zwyczaje w miejscu pracy. Uśmiechaj się i podobnie jak na rozmowie kwalifikacyjnej, bądź punktualny, ubierz się odpowiednio i odłóż telefon. Każdy kiedyś zaczynał i na pewno czuł się niepewnie. Dlatego nie skupiaj się przesadnie
długo nad tym, jak wypadłeś pierwszego dnia, bo później, w trakcie kolejnych dni i miesięcy, twoi współpracownicy poznają cię bliżej i dopiero wtedy zweryfikują swoją opinię na twój temat. Bywa, że na początku ktoś może być wrogo nastawiony, a później okazać się bratnią duszą. Dlatego daj sobie czas i lepiej skoncentruj się na relacjach interpersonalnych niż na analizowaniu swoich ewentualnych błędów. Pierwsze wrażenie to krótki moment. Ogranicza się zaledwie do kilku sekund, które wystarczą, by je zrobić. Na efekt wpływają wygląd zewnętrzny, gesty, mimika twarzy, zapach, a nawet tembr głosu. Wszystko to podświadomie i w ekspresowym tempie dociera do mózgu, który automatycznie rozpoczyna przetwarzanie informacji na temat nowo poznanej osoby. Interesujące jest to, że te wiadomości, które są tak błyskawicznie dostarczane przez mózg, zostają zakodowane w podświadomości na długi czas. Niestety, czasem pierwsze sekundy, choć mylne, są decydujące i potem zdarza się, że trudno jest zatrzeć efekt pierwszego wrażenia, a jego zmiana wymaga miesięcy albo i nawet długich lat pracy. Pamiętaj, drogi słuchaczu, by zawsze być sobą, wierzyć w siebie i uśmiechać się, bo pozytywne nastawienie do życia pomaga odnieść sukces i przyczynia się do tego, że to pierwsze wrażenie będzie pozytywne. Kończąc dzisiejszą audycję, jak zawsze zapraszam Cię do rejestracji oraz korzystania z usług i pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich, zwłaszcza na okoliczność dzisiejszego odcinka, do kontaktu z pośrednikami pracy, którzy przedstawią Ci oferty pracy oraz oferty stażowe, i doradcami zawodowymi, którzy udzielą Ci wskazówek i pomogą w napisaniu CV. Zapraszam też na nasze kanały w mediach społecznościowych, głównie na Instagram i Facebook. Przypominam też, że oprócz naszego urzędu pomóc w układaniu życia zawodowego i w znalezieniu zatrudnienia mogą ochotnicze chówce pracy. Dlatego serdecznie zapraszam też do korzystania z usług jednostek funkcjonujących w ramach Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Chówców Pracy w Katowicach, czyli Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Katowicach, Młodzieżowego Centrum Kariery w Chorzowie i Młodzieżowego Biura Pracy w Katowicach. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Mówiła do Was Aneta Wieczorek.